doświadczony żeglarz. No, uśmiech, będziesz miała pamiątkę na tle położonego jachtu. Aby tam było słonia posadzić do pana. Wydaje mi się, że najszybciej poduszka by go podniosła, ale pewnie nie mają takiego sprzętu. Niech kombinują. Pojawiła się nowa koncepcja. Czyżby chcieli linką pociągnąć samochodem? No, na pewno będzie ciekawie, niezależnie od tego, czy skutecznie. Mam pewne wątpliwości. Jeżeli już to próbowałem podciągnąć tym pontonem w kierunku morza, ale nie ma na tyle wody, żeby zatonął. Jakby się go wyprostowało, to chyba linię zanurzenia by utrzymał i wtedy można byłoby pomyśleć o wypompowaniu. No, dobra, uwaga, werble się wstawi później na montażu. No, uwaga, 3, 2, 1. Thank you.
się położy całkiem, ale mogę się mylić. Jeżeli nie będzie skał po drodze, to może... Żeby tylko ten samochód się nie zapadł, bo ten piasek to pod kołami to też lubi się opuszczać. Koncepcja. Lina się napina i co? Szarpnęło wagon i ciągnie z mozołem. I kręci się koło za kołem. I biegu przyspiesza i gna coraz prędzej. I szumi. No, na razie nie łomoce i nie stuka, ale... No, ale udało się go położyć na tyle, żeby nie wlewała się już woda do przedniej części, więc jeżeli po wypompowaniu może uda się postawić. Ale nie wiadomo jakiej długości kil ma.
pracy, czyli już koniec holowania. Wyciągnęli go na tyle, żeby uniknąć dalszego wlewania wody. I tak jak mówiłem, raczej w kierunku morza go pociągnął po wypompowaniu wody. Ostatnia kontrola, ile jeszcze wody zostało. No i uwaga, służby. No jeszcze chyba nie. Jeszcze nie zawiązany. Za maszt, tak. Podstawy. Zobaczymy te słynne marynarskie węzły. Jak ktoś nadąża, to niech się uczy, jak się wiąże węzeł marynarski. Tam jest holownik gotowy. No ale tej wody musiało być dużo, jak spompują od 15 minut i... Dobra, no i zaraz. No, lina się napiła. Poszły konie po betonie.
Nie, jeszcze nie. Jeszcze chyba. No, jedziemy. No, uwaga, uwaga, uwaga. No, tak gołymi rękami taką linę trzymać, to... Z takim obciążeniem, to... I dobra, zaraz powinni ruszać. No, uwaga, uwaga, uwaga. Trzy, cztery. Idzie, 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 nie, nie idzie. No, ciągnie, holownik ciągnie, ale chyba za mało. Chyba za mało. Najlepiej byłoby go poduchą podlewarować, ale pewnie nie poduchy nie mają. Albo dynamicznie z rozpędu. Bo tak statycznie to raczej może to nie asfalt. Musieliby szarpnąć trochę z rozpędu, ryzykując złamanie masztu. Pan tam ma swoją koncepcję, chyba tłumaczył im, żeby zaczepić o szczyt masztu. Na pewno zyskałoby trochę na sile, ale... No na pewno jakby wyżej złapali, to zyskaliby na sile, ale... Sytuacja zaczyna się wymykać spod kontroli. O, proszę bardzo. Nie ma to jednak jak pomoc sąsiedzka. Proszę bardzo. No. Dziadek za rzepkę, oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
Troszeczkę za mało dynamicznie, to trzeba szarpnąć po prostu, a nie statycznie. O, chętnych przybywa. No, dziadek za rzepkę. Dziadek za rzepkę i chyba operacja, brawo! Operacja zakończona. Oj. Przeciągnął trochę. No i teraz... No, chyba trochę przekombinował. No tak to jest, jak ktoś nie kontroluje ciągu. Cokolwiek by miało to znaczyć. No i trochę zamieniliśmy siekierkę na kijek. Zamienił stryjek siekierkę na kijek. Oho. Jak widzimy, operacja zakończyła się sukcesem połowicznym. Wróciliśmy chyba do punktu wyjścia, bo teraz woda wlewa się z drugiej strony. Łódź ciągle na mieliźnie. Natomiast tutaj już są mniejsze możliwości operacyjne, żeby pociągnąć z tej strony. No i nie wiemy, czy odnieśliśmy sukces, czy wróciliśmy do punktu wyjścia. Według mnie, no to wróciliśmy do punktu wyjścia, bo łódź leży tylko teraz na drugim boku. Woda się wlewa, pompa przeinstalowana. Ekipa jeszcze nie straciła zapału do pracy. No pytanie teraz, czy dadzą radę go postawić już ręcznie, bez udziału holownika, bo tutaj holownik już im nic nie pomoże. W tę stronę holownik nie pociągnie, no bo skały. Ty chcesz porzucić taki pasjonujący komiks? Nie ukrywam, zaczęło mnie to fascynować. Dzieci zimno wam, czy nie? O, Wiktor żył. Dobra. Tak. Tutaj obserwując akcję ratunkową, to zaniedbuję żonę z dziećmi. Tyle czasu, to chcę zobaczyć, jak to się skończy. No, ale to...
to co hodownik teraz coś pomoże, to wyłoży się całkiem, jeżeli będą ciągnąć w tę stronę. Jeżeli będą ciągnąć w tę stronę, to położy się już kompletnie. Wydaje mi się, że już teraz bez tego holownika, taką ekipą 20 chłopaków by go postawili, że tak powiem, siłą mięśni. Tylko wypompować wodę i już nie bawić się w holownik, bo jeszcze pogorszą sytuację. Próbując wpłynąć w nocy do portu w Ustce, po prostu nie trafił. Z jakiegoś powodu nie trafił w bramę i zniosło go na halotron przy plaży. Chwilowo chyba zawiesić transmisję, bo baterii i pamięci ubywa w telefonie, a na razie nic się nie dzieje. Chyba, że zaraz. No. Czyżby coś się działo? No, holownik chyba zaczyna się rozpędzać. No według mnie to trochę chłopaki kombinują. Wystarczyłoby wypompować wodę i położyć go ręcznie. 20 chłopak spokojnie by go ustawiło. Pompa, widzę, pracuje pełną parą. No ale to już jest ta nowa woda, której nabrał po przykręceniu na drugą stronę.
raczej panowie ochotnicy nie stracili jeszcze zapału do walki. Ale cały czas pochylony może wody nabierać jeszcze. Tej wody nabrał, tak? A może mają panowie płacone po prostu od godziny i dlatego... Zamówili mocniejsze holowniki podwójne, ale nie wiem, czy to ma jakiś sens w tej sytuacji, kiedy on leży teraz w tę stronę. Jeżeli go obrócą, to już woda się będzie w niego wlewać jak do szklanki. Ciekawy jestem, jaką przepustowość ma ta pompa, bo wydaje mi się, że tak przynajmniej ze 2-3 litry na sekundę. To ile tam musi być tej wody? Chyba, że cały czas się wlewa nowa. Bo nie widzę z tej strony, jak on jest pochylony, czy kambus jest na linii zanurzenia. Moim zdaniem bez żadnego holownika teraz 15 chłopa by go dźwignęło do pionu. Zobacz. 5. No tam 20 chłopa spokojnie. 20 cywilów plus 6 ratowników spokojnie by go naprostowali. No i co teraz? Pompa cały czas pracuje nieprzerwanie, czyli wniosku jest tego, że chyba woda cały czas się wlewa, bo już to co było, to powinno się wypompować przez tych kilka minut.
No, pompa przestała pracować, czyli już osuszony. No i zobaczymy, czy panowie wrócą do starej koncepcji z holownikiem. No, obawiam się, że znowu przekombinują. Obawiam się, że przekombinują chłopaki. No. Gorzej, że zaczyna mi tu kropić deszcz, to... Nie chciałbym kończyć transmisji w strugach deszcz. To teraz znowu wracamy do koncepcji ciągnięcia, tak? No to... No... On się położy teraz na bok, jak go pociągnął. To bez sensu. Nic go nie obrócić, jest ich tam 15, wypływali wodę, by go postawili teraz spokojnie, z powrotem. Przecież 20 by go spokojnie za burtę każdy by popchnął, by go postawili jak nic. Przecież już raz go postawili z drugiej strony. To może od kamieni są. On już stał, przeciągnął go wtedy holownik. Już normalnie stał. No, to teraz pytanie, czy nastąpi ostateczna katastrofa, czy... Według moich obliczeń wynikających z podstaw fizyki, no to on się położy kompletnie. Może czegoś nie wiem. No, tutaj trwa dramatyczna walka. Fale się pomagają. Holownik ucieka, bo zaczęło holownik przechylać. No i uwaga, zobaczymy, czy będzie piękna katastrofa, czy... No, no przecież to było oczywiste jak konstrukcja cepa. Pęknie jest, co oni chcą go całkiem położyć? Czy naprostować dziobem do fal? Dziobem do fal, tak? Tylko co to dało? Czy coś zyskaliśmy? Woda się wlewa. No, no, może panowie mają trochę racji. Zaraz zobaczymy. Jeżeli go postawią, no to... To zwracam honor.
No i teraz ekipa 20, żeby go naprostować. I to najlepiej szybciej, zanim woda znów się wleje, bo już... No, pytanie, czy naprostuje, czy pójdzie pod wodę zanurzony. No i uwaga, uwaga. Ale po co oni go kładą jeszcze? Żeby więcej wody nabrał? Nie wiem, coraz mniej rozumiem, jak na to patrzę. No jeżeli kill blokuje piasek, no to można trochę... Ochotników przybywa. Dobrze było, żeby ktoś w takim razie popchnął z tyłu jeszcze. Co? Nabrał wody znowu, z tego wnioskuję. Naprawdę zapowiada się na dłuższy serial. Może trochę w takim razie szarpnąć dynamicznie, tylko panowie lepiej, żeby tę linkę puścili wtedy. Z rozpędu, no. Tylko radziłbym puścić tę linę w razie czego. O! Jaka piękna katastrofa. To było zresztą do przewidzenia. Zdaje mi się, że chyba to przewidziałem. Wszyscy żyją, ale co to za życie? Ty widziałeś, on ma długiego killa, czy nie? Nie. A może uda mi się zobaczyć, jaki kill jest. Widział pan go z tamtej strony? Ile on ma tego killa tam? Killa ile ma? Kill to jest ta część pod burtą, która, znaczy pod na dnie, która... taki statecznik. A nie pan mówili, że to ma 1,20 m? 1,20 m kilometr. No tak, co mówili wcześniej, że ma 1,20 m. Piękna katastrofa.
W nocy. Nie, w nocy nie wpłynął do portu. Tylko mnie fascynuje, po co oni się pieprzą z tym, kiedy on już stał. Wystarczyło wypompować wodę i w 20 go postawić z powrotem, tak jak stał. To po co było ciągnąć za maszt? Co on już stał? No taki maszt to pewnie z 5000 sam. No nie widzę tutaj właściciela, ale na pewno musi być cały w skowronkach. No teraz, no przegapiłaś piękną katastrofę, złamali mast właśnie. No wydaje mi się, że panowie ochotnicy stracili trochę zapał do dalszej akcji i zostaniemy na łasce profesjonalistów. Myślę, że najlepiej byłoby go posiąść i wynieść w kawałkach. To byłoby to zamiast pompy powinna być piła tarczowa i pół godziny byłoby po sprawie. No teraz to się zrobiło tak fascynujące, że będę kręcił do końca baterii. Co prawda nie wiem ile mam jeszcze pamięci w telefonie. Wydaje mi się, że jakieś 15 giga powinno jeszcze być, ale...
ale zaczyna się robić naprawdę ciekawie. Godzina jeszcze młoda, dopiero godzina 12:30, to myślę, że... Gorzej, to zaczyna padać deszcz z powrotem. Miejmy nadzieję, że to tylko taki przelotny straszak. No. Woda się wlewa coraz bardziej. Jedną pompują, a druga się wsypuje. No, zaraz coś się będzie działo. Polownik już przygotowany. Chyba jest to dzisiaj największa atrakcja w ten lekko pochmurny dzień w tym nadmorskim kurorcie usteckim. No i chyba zasłużenie. Teraz? 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 Teraz
No, idą dodatkowe siły. Ochotnicy już stracili wszelką nadzieję, że przy pomocy zdrowego rozsądku można coś osiągnąć. Czyli jesteśmy skazani na profesjonalistów. Samotny biały żagiel tapla się bezradnie w rytm kolejnych fal. O nie, jednak trochę się myliłem, jest dwóch ochotników, nie straciło jeszcze serca. No ale po co go ciągnąć w tę stronę, po co go pchać w tę stronę, żeby znowu się przechylił? Jeżeli już pchać, to w drugą stronę chyba. Ja no mam... No ale... No teraz to oni go jeszcze bardziej pochylą, zaraz zacznie się wlewać woda. No jak widać, nie wszyscy mieli fizykę na poziomie pierwszej klasy. Ale on już normalnie stał, oni go położyli. Bo jeszcze raz go postawili, tylko przeciągnął holownik i przewrócił go na drugą stronę. Ale już normalnie stał na fali. Można by go było przywiązać za burtę do samochodu i samochodem go naprostować. Pociągnąć go po prostu za prawą burtę w kierunku plaży i on by się... Tak. No ale no widać, panowie mają trochę inną koncepcję. Natomiast go szarpnąć teraz linką z prawej strony, żeby go naprostować, no to... Prawda, nie wiem, jak ten złamany masz będzie się zachowywał, bo teraz to on jest całkowicie nieobliczalny. Może lepiej by go było zdemontować, żeby nie... No tak. Nie wiem, ciągle nie widzę sensu. Zaraz zacznie mi się wlewać woda z powrotem. To jest chyba czwarty czy piąty cykl pompowania, gdzie oni tak tą łodzią manewrują, że z każdym manewrem wlewa się woda z powrotem. Jakoś nie widzę tego. Jakoś tego nie widzę. O, nawet płeć piękna zmierza na pomoc. W sumie czuję się trochę sam zawstydzony, że zostaję tutaj i nagrywam zamiast pomóc, ale ja mam dziwne przeczucie, żeby mnie nie posłuchali. No uwaga, uwaga, dziadek za rzepkę i przydałby się ktoś na przyczepkę. No już się, nie wiem, przykiwa, tylko zaraz zacznie nabierać wody. Nabierze wody i się nie odstawi.
należało w drugą stronę. Próbowała się postawić do pionu. Ona ma kil jakiś? No musi być. Ale ile? A, to nie wiem. Albo może więcej. No może nie. Ale już stała, na tej głębokości stała normalnie. Tylko po prostu, bo oni ją przekręcali z jednej strony na drugą, postawili do pionu i holownik przeciągnął i ją położył na drugą stronę. Nie, nie, przeciągnęli go po prostu z jednej strony na drugą. Zobaczy, rozbierajmy się i jakby tak wiarę. Nie, no to już było, to już było z 15 i wtedy jak go postawili, to było z 15. No, nareszcie. No, wiara idzie, ale... Ale dla mnie ciągle nie w tę stronę. Wydaje mi się, że pan tutaj dobrze pokazywał, co trzeba zrobić. Jeden z ochotników, ale... Może poproszą tego, ten okręt na pomoc. Ucieczkowy. On ma trochę tego diesla. Z zapasu mocy to pewnie by pociągnął. Nie wiem, ciągle jakoś nie widzę tej koncepcji. Nie. Zupełnie mi się to nie. Stracili wiarę powoli, bo już luzują liny.
zawsze była poducha taka. Hmm. Ale pewnie nie mają takiej poduchy do napompowania, żeby... W każdym razie po godzinie ponad akcji jesteśmy chyba w punkcie wyjścia, odnoszę wrażenie. Przerwę transmisję ze względu na oszczędność baterii i karty, no bo naprawdę nic się nie dzieje, pewnie trwa teraz burza mózgów. Podszedłem zobaczyć troszeczkę z drugiej strony. On ma tego kila właściwie nie więcej niż metr i to jest taki obły. Tu nie widać, żeby cokolwiek blokowało, tym bardziej, że on już stał, czyli miałem rację. Czyli piękna katastrofa. Tak to wygląda od strony plaży. No, widać. No i pytanie co dalej. Wydaje mi się, że ta sytuacja jest gorsza niż w punkcie wyjścia. Mam takie dziwne przeczucie, że... No tylko tyle, że teraz leży dziobem do fali, ale czy to nam w ogóle rozwiązuje jakiś problem? No nic, czekamy. No i chwilowo akcja utknęła w martwym punkcie. Przed kilkudziesięciu minut panowie bezradnie zastanawiają się, co zrobić. Nawet poradziłem im, żeby przywiązać teraz za burtę i próbować pociągnąć tym oto samochodem, żeby wyprostować na falę, no ale panowie stwierdzili, że ta koncepcja z jakiegoś powodu nie nadaje się do urzeczywistnienia. Nawet nie chcieli mi zdradzić tego powodu. Jeżeli jest pusty, woda wypompowana, to powinien się nastawić. No może tutaj nie ma za dużo wody pod kilem, no ale wydaje mi się, że skoro już stał na tej głębokości, to nie ma żadnego powodu, dla którego miałoby się to nie powtórzyć. Burza mózgów, także czekamy na następny akt tego komediodramatu. No więc wracamy do transmisji. 15 odcinek serialu Ratowanie położonego jachtu. No, został zwinięty żagiel. W tej chwili panowie pewnie się zastanawiają, jak się pozbyć tego masztu, który w tej chwili już stanowi tylko problem.
No ale chwilowo ewidentnie widać, że zapał do pracy ulotnił się. Lotniki odpłynęły, czyli chyba ta koncepcja nie będzie już ćwiczona. No to albo pozostaje śmigłowiec, albo pocięcie w kawałkach, na kawałki i wyniesienie w częściach, no bo... Tak człowiek czekał na happy end i szczęśliwe zakończenie, a tu... A tu taka niespodzianka. No proszę bardzo, teraz Łódź już zostaje całkowicie opuszczona na pastwę fal. I nawet nie są to fale nieistniejącego koronawirusa, tylko realne morskie fale. Albo czekamy już chyba tylko na sztorm i wtedy natura sama rozwiąże problem. No i chyba błękitny czerwony patrol chyba przyszykowuje się już do opuszczenia miejsca akcji. Co byłoby dosyć przykre, no. No ale to taka jakaś taka symboliczna alegoria państwa polskiego. Jak wygląda państwo polskie? Wydawałoby się, że banalna rzecz, postawienie 8-metrowego, nawet nie jachtu, bo to jest łódź właściwie żaglowa i przerasta to możliwości służb państwa polskiego. Przykre to wszystko. Na płyciźnie 5 metrów od brzegu i jedyny efekt to skutki akcji ratunkowej gorsze niż punkt wyjściowy. Straty materialne, połamany maszt. Praca panów też musiała co nieco kosztować, bo przecież oni za darmo tego nie robią. A efekt jest taki, jaki widać. No, kto pamięta początek nagrania, gdzie ten jacht rzeczywiście, no może w nie najlepszym stanie leżał sobie do połowy na skałach, no to teraz już efekt pracy służb ratunkowych, no widać w całej rozpaczliwej okazałości. Państwo polskie. No, 25. podejście do tematu. Czyżby próba demontażu masztu. No teraz to już i tak to ma chyba znaczenie tylko symboliczne, bo nie wydaje mi się, żeby panowie mieli jakąkolwiek koncepcję, co z tym fantem dalej robić. Dobrze tylko, że nikt tutaj nie został ranny podczas tego pęknięcia masztu, bo oczywiście gdyby coś takiego uderzyło kogoś w głowę, to
panowie zdemontowali do końca złamany maszt. Można założyć, że bez takiego niepotrzebnego balastu to teraz akcja ratunkowa ruszy z kopyta. No miałem tutaj przed chwilą rozmowę z pewnym żeglarzem, kapitanem, emerytowanym kapitanem jednostki pływającej. No powiedział, że to co się tutaj odbyło to kryminał. No niestety pan nie chciał tutaj udzielić wywiadu do kamery, bo twierdzi, że on już jest za stary na gwiazdowanie telewizyjne. Natomiast sądząc po tatuażach morskich, ale miał prawie na całym ciele, to oczywiście chyba zmienił po wyglądzie. No i to co mówił było zresztą sensowne dosyć, no i nie ukrywam, że pokryło się z tym co ja proponowałem. Ekipa wraca na miejsce zbrodni. To nie moje słowa, to właśnie ten żeglarz powiedział mi, że to co tutaj obserwowało to jest zbrodnia, to jest po prostu kryminał i że ci panowie ratownicy powinni zapłacić za to co zrobili, za zniszczenie tego jachtu, dlatego że ten jacht w takim stanie w jakim stał jeszcze tam 2 godziny temu, kiedy zacząłem kręcić, to był całkowicie do uratowania i do wyjęcia, że tak powiem, naprawdę niewielkimi siłami. Natomiast to, co panowie tutaj zrobili, to jest po prostu klasyczny przykład tego, jak nie powinno się tego robić.